Zdrowia. Nie, to nie jest prawda, że psy są szczepione przeciwko wirusowi korona szczepionkami zabieranymi z klinik. I nie, to nie jest prawda, że jeżeli się zadzwoni do fabryki, która produkuje odżywki dla dzieci, dostanie się tą odżywkę za darmo. Subskrybujesz? Dziękuję. No ale jest prawda, że ze śliny zaczynają badać, czy ktoś ma wirusa, czy nie ma wirusa. No to jest duży postęp, bo normalnie takie badanie to jest taka szczoteczka, taka malutka, 2-3 mm, z 15 mm długa, na takim długiej żyłce, wkładają do nosa, wkładają do zatok, kręcą tam, wkładają do ampułki, są takie kuleczki, wytrząsają to, no i jest sprawdzany ten cały ten ciąg genetyczny. No ale wszyscy się rzucili teraz ostatnio na to, żeby coś zrobić szybciej, łatwiej i taniej. No, jest ciekawe, że ludzie przez lata, wygląda na to przez, no to nie są takie problemy czy badania z dnia na dzień, z nocy na noc, z tygodnia na tydzień. To jest sprawa, ośrodki badawczo-rozwojowe, no to jednak działają. No a teraz się okazuje, że Federal Drug Administration, czyli Ministerstwo Lekarstw, Food i Drug Administration, czyli żywności i lekarstw, daje zezwolenia na takich emergency, to nazywają, czyli to taki, kiedy coś się dzieje nieprzewidywanego, czyli takie wypadki. No i dali już około 20 takich autoryzacji do tego, żeby ludzie już, firmy nad tym produkowały, a jest jeszcze następnych 230, tak, że będą miały te zezwolenia. No to 250 najróżniejszych firm w Ameryce, które pracowało nad tym. No ciekawe jest, że nie pracowali jakoś, kiedy powiedzmy już w Chinach to się działo, w listopadzie, w grudniu, w styczniu. No ale tak czy inaczej, jakoś ten był taki miękki start, powolny start. No i teraz wszystkie te laboratoria, te wszystkie firmy, no starają się to jakoś tam zrobić. No wszystkie te ludzie w szpitalach, no wszędzie w zasadzie, w sumie nawet i ludzie pracujący w sklepach, no to można powiedzieć też jest ważniejsze niż powiedzmy ludzie pracujący w szpitalach, no bo jeżeli ktoś pakuje i nie zarabia i myśli, że zarobi trochę i przyjdzie chory, no to on zarazi powiedzmy tam kilkadziesiąt czy kilkaset osób. No lekarze i pielęgniarki, oni działają. No ich życie jest powiedzmy w drugą stronę. Oni się boją, że ich zarażą, no bo oni są cały czas narażeni na ludzi, którzy przychodzą schorowani, tak? Bo teraz ludzie, którzy nie są schorowani, to są odsyłani do domu. Jest w Ameryce jest około tam 160-180 tysięcy potwierdzonych wypadków tej choroby. No ciągle mnie zastanawia, dlaczego nie wyłapują wszystkich tych, którzy są naokoło. No wydawałoby się, że już te kółeczka znajomości czy spotkań, no to powinny powoli zanikać. To najważniejsze w tym wszystkim zamknięcie nas wszystkich, to nie było po to, żebyśmy siedzieli, tylko żeby chorzy po prostu się wygotowali i ci, którzy są chorzy, po prostu się odizolowali no i byli wyleczeni. Kryteria na to, kto jest testowany w Ameryce, a kto nie jest. No, większość ludzi to jest testowany, kiedy jest no już ciężko chora i eliminują jakieś inne możliwości.
taka firma, powiedzmy Mesa Biotech, dostała te zezwolenie, autoryzację na to i pozwala to zrobić test poniżej 30 minut. Henry Schein, która jest dystrybutorem, no właśnie powiedziała, że oni będą robić to poprzez nakłucie palca, czyli kropelkę krwi, czyli to jest podobne, tak jak ludzie sobie badają insulinę, muszą wstrzykiwać i badają cukier. Firma Abbott Laboratories, no to oni zrobili też mają w zasadzie już urządzenie, które może testować i dawać, jeżeli jest pozytywne, no to w ciągu 5 minut, no a potwierdzenie negatywności w ciągu 13 minut. Tak, także to są poważne sprawy. Wszystkie te testy diagnostyczne, które są zaaprobowane przez FDA na tego koronawirus, czy tam Wuhan 19, czy chińską grypę. No ta chińska grypa też wygląda na to, że politycznie Chińczycy zwyciężają i nie chcą nazywać się go chińską grypą, no pomimo wszystko, że to z Chin wyszło. Johnson & Johnson, no Johnson & Johnson, to, która to tam babka wykolegowała tam jednego z tych spadkobierców, milionerka, ile to tam było, 20-30 lat temu pracowała dla nich, a później przyjęła dziadka kasę. W każdym razie Johnson & Johnson w poniedziałek ogłosili, że zrobili bardzo duży jakiś postęp w sprawach badawczo-rozwojowych na ten COVID-19, ten Wuhan. No, jak wszyscy wiedzą, to troszeczkę jest podobne do zapalenia płuc. No i że szczepionki będą gotowe na początku 2021, czyli gdzieś około za 10 miesięcy. Oni są bazowani w New Brunswick, czyli to jest w New Jersey. No i oni mieli parę tam takich propozycji, no bo to jednak jest miliardowa kompania, to tam różne chyba grupy pracują, no i zdecydowali, że jedną z tych podejść zaczną używać. No już od września będą badania na ludziach. No to dosyć długo, no ale to no zajmuje. W lutym powiedzieli, że będą mieli badania w ciągu 12 miesięcy, także od lutego do września no jest mniej niż 12 miesięcy. Cała kompania, no tak jak wszystkie inne kompanie, które tam badają antyciała, czy ludzie powiedzmy już przechorowali się i mają antyciała, no to Johnson & Johnson był autoryzowany właśnie, żeby produkować tą szczepionkę w następnym roku. Firma powiedziała, że jeżeli się uda, no to będzie dosyć taka, no nie będzie super droga, no i że będzie produkowana nie na zasadzie zysku, tylko po prostu koszt plus, czyli cokolwiek będzie koszt, no to tam dodadzą tam jakiś margines 5-10%, no i będzie to produkowane. Johnson & Johnson pracuje w sumie też nad pracują, czyli mają dużo tych grup, które pracują nad innymi szczepionkami, także to nie jest nic nowego. Firma Moderna też ma jakieś takie inne podejście, no bo oni sprawdzają ten RNA tego wirusa. No i to tak jak ze wszystkim, to wszystko jest ten materiał genetyczny. Sanofi, francuska firma, oni też się tam wzięli. Także jest dużo firm, które eksperymentują i muszą sprawdzić w zasadzie, czy
ciało ludzkie, czy ludzie wytwarzają te antyciała i czy zaczynają być odporni na to wszystko. No jest po prostu nieprawdopodobny postęp czy skok. Johnson powiedzieli, że postarają się zrobić takie globalną produkcję, czyli możliwe, że w Polsce też będą produkować albo obiną tą Polskę, ale obiecali, że zrobią miliard tych szczepionek do końca przyszłego roku. No to czyli 1 miliard na 6 miliardów ludzi na kuli ziemskiej, no to są nieprawdopodobne jakieś ilości. I teraz pytanie jest, czy faktycznie potrzeba miliard tych szczepionek, czy po prostu trzeba wziąć, zakazać sprzedawania mięsa węży, które jedzą nietoperze. No albo może zakazać też jedzenia nietoperzy w tych Chinach, no bo od tego to się zaczęło. Kompania też Johnson & Johnson, oni pracują w takim bliskim połączeniu z Ministerstwem Zdrowia i Służby Społecznej. No jest takie ministerstwo. No i jest taki wydział badawczo-rozwojowy, kiedy zaawansowana biotechnika, biomedycyna, jest to powiedzmy no, sponsorowane czy tam opłacane przez podatnika amerykańskiego. Także wszystko dzieje się szybko. Szkoły są cały czas pozamykane, sklepy są pozamykane, no ale powoli jest nadzieja, że wszyscy zaczniemy wracać do normalności. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Rozsyłasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Jeżeli nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.